Jesteśmy w Zaściankach. Dzisiaj w sobotnie popołudnie odbywa się ostatnia, już piąta gminna potańcówka na dechach w ramach projektu realizowanego z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, na który Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą wysokim otrzymał dofinansowanie ministra. No cóż, z nostalgią dzisiaj, było to już ostatnie spotkanie z tego cyklu, ostatnie w tym roku. Mam taką głęboką nadzieję, że do potańcówek wrócimy jeszcze w przyszłym roku. Natomiast dziś koncert człowieka orkiestry, multiinstrumentalisty Przemysława Łozowskiego, lirnika, który pokazuje w tej chwili naszym mieszkańcom, co to jest za instrument lira korbowa, w jaki sposób się na nim gra, jakie pieśni można śpiewać do liry, jaka jest jej charakterystyka. Widzę, że mieszkańcy pierwszy raz się spotykają z takim instrumentem. Choć z muzyką niekoniecznie, bo pieśni, które pan Łozowski wydrukował nam do śpiewu, są nam znane po części. Śpiewamy wspólnie. Później odbędzie się ostatnia potańcówka z kapelą mistrza Zdzisława Marczuka z Zakaliny, któremu przygra, mam nadzieję, pan Przemysław Łozowski. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło Państwa powitać na piątej już gminnej potańcówce na dechach. Przemysław Łozowski, multiinstrumentalista, w tym także lirnik, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, założyciel wielu zespołów i kapel, więc bardzo jest mi miło być tutaj gorącymi prawami. To jest taki instrument, może tak pokrótce opiszę go. Powiedz mi, z czego jest zbudowany ten instrument? Tak sobie obejrzyj tutaj. Drewna! Z drewna, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest instrument drewniany, pudło rezonansowe. Ten akurat ma cztery struny. Dwie burdonowe, czyli taki burdon, powiedzmy, zaraz tutaj pokażę. Taki dźwięk. Subtelny, prawda? To jest druga struna burdonowa, nie będę jej używał. Jedna struna melodyczna. Zmieniamy tutaj dźwięki w ten sposób. Jeszcze ją sami poszli.